Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj krótki materiał o tym, jak zostałem męczennikiem z Azteka. Zapraszam. W materiale Dlaczego empatia jest gorsza od faszyzmu, na przykładzie tego, co się wydarzyło wokół słów pana profesora Bralczyka, pokazywałem, że gdy człowiek zbuduje całą swoją moralność na empatii, to bardzo łatwo może to prowadzić do wybuchów nienawiści wobec tych, którzy mają jakieś wątpliwości co do obiektu, który człowiek tą empatią obdarzył. Przykład pana Bralczyka pokazywał to dosyć dobitnie. Pan Bralczyk powiedział, że uważa, że bardziej adekwatnym jest, żeby mówić, że jednak piesek zdycha, a nie umiera. I w odpowiedzi na to cały internet, no nie cały internet, pewna część internetu odpowiedziała, to niech profesor zdycha, często dodając różnorakie wulgaryzmy. Wskazywałem na to, że jest to naturalna konsekwencja tego, gdy człowiek postawi coś emocjonalnego jako podstawę swojej moralności. Odsyłam do tego materiału, dlaczego empatia jest gorsza od faszyzmu. No i tak się ciekawie złożyło, że właśnie fragmenty tego materiału posłużyły pewnej części internetu, mianowicie empatycznym obrońcom empatii, posłużyły do tego, żeby dać mi kolejny przykład dokładnie tej zasady. Jest tym coś fascynującego, ciekawego, że właśnie ten materiał, który mówił o tym, jak niebezpiecznym jest, gdy człowiek na jakiejś emocjonalnej rzeczy, na emocjonalnej podstawie buduje swoją moralność, jak bardzo łatwo prowadzi to do wybuchów nienawiści później, gruźb karalnych i różnego rodzaju wulgaryzmów i po prostu ostatecznie do przemocy. Że właśnie ten materiał posłużył jako przykład właśnie takiej reakcji. Świadomie umieściłem tam elementy, które były w jakiś sposób prowokujące, natomiast raczej nie spodziewałem się tego, że doprowadzi to do jakiegoś wybuchu nienawiści, dlatego że po prostu jednak takie materiały jak tamten to są raczej materiały niszowe, nie wybijające się ponad zwykłych słuchaczy naszego kanału, ale faktycznie nie wziąłem tutaj tego pod uwagę, że gdy short opublikowany jest również na Instagramie, to Instagram jest przecież chyba najbardziej naturalnym środowiskiem dla empatycznych miłośników empatii, empatycznych obrońców empatii, no bo tam przecież najlepiej można swoje zwierzątka, pieski i kotki pokazywać i wydaje mi się, że faktycznie tutaj jest to akurat to medium, które w przypadku tego środowiska jest tym najbardziej ukochanym medium i faktycznie właśnie short umieszczony na Instagramie został dostrzeżony przez empatycznych obrońców empatii i podawany dalej. I w odpowiedzi faktycznie wydarzyło się coś bardzo ciekawego, co uważam, że należy dostrzec, udokumentować i pokrótce skomentować. A więc po słowach, że krowa jest najszczęśliwsza, gdy jest stekiem na naszym talerzu, dostałem w odpowiedzi mnóstwo wulgarnych gruźb karalnych. A więc pokażę tutaj kilka komentarzy na ekranie po to po prostu, żeby one przetrwały, żeby ta dokumentacja gdzieś jednak pozostała, bo w większości przypadków jednak Instagram z czasem przyjął moje zgłoszenia jako komentarze, które są nękaniem i prześladowaniem i faktycznie pousuwał te komentarze. To, co też pokażę, te informacje, jakby o które dostawałem od Instagrama. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że dokładnie ilustruje to, o czym mówiłem, czyli ja mówię po prostu, dobrym jest dla całości stworzenia, dobrym jest dla człowieka, jak i dla zwierzęcia, żeby człowiek jadł zwierzęta. To jest po prostu pogląd, który mniej więcej odpowiada temu, co dzieje się w 98% wszystkich społeczeństw. Tak? No, to jest dosyć powszechnie praktykowana rzecz. Myślę, że 95%, a w Polsce, tak na oko mówię, a w przypadku całej ludzkości pewnie jeszcze więcej społeczeństwa po prostu codziennie je mięso. Jest to rzecz zupełnie normalna, legalna, zgodna z tym, co ludzkość robi przez całą historię swojego istnienia. No i oczywiście ktoś może uważać, że pomimo tego, że jest to praktykowane od zawsze, wszędzie,
W tej chwili również przez 98% społeczeństwa, mówiąc w całości, być może w Polsce jest faktycznie osób niejedzących mięso trochę więcej niż 2%, nie mam pojęcia. Myślę, że niewiele, ale na pewno ponad 90% to mięso je, tak z tego zupełnie i codziennego doświadczenia i powiedzmy internetowego doświadczenia, ile jest takich osób, które faktycznie deklarują się jako osoby, które mięsa w ogóle nie jedzą. A więc jest to po prostu jakiś pogląd. Można się z nim nie zgadzać. Natomiast co dostałem w odpowiedzi? W odpowiedzi dostałem mnóstwo bardzo wulgarnych gróźb karalnych, w sensie życzeń, żebym ja został zabity, żebym brutalnie został zabity. To jest odpowiedź empatycznych obrońców empatii. Tak, ktoś mówi, to co jest w zasadzie zgodne z taką odwieczną praktyką ludzkości, co w tej chwili jest praktykowane przez większość ludzi, znaczy, że hodowla zasadniczo sprzyja zarówno hodowla zwierząt, sprzyja zarówno człowiekowi, jak i zwierzętom. W odpowiedzi słyszę setki komentarzy, że powinni ciebie, z dodatkowymi wulgaryzmami, powinno się brutalnie zabić. Ciebie powinno się zlikwidować. Ty jesteś taki, taki i taki i to ty zasługujesz tak naprawdę na tą brutalną śmierć. Właśnie taką jak te hodowlane zwierzęta. Najbrutalniejszą, to jeden z komentarzy gdzieś tam, najbrutalniejsza śmierć, jaką zaznają te hodowlane zwierzęta, to właśnie ktoś powinien to właśnie z tobą zrobić. Zwracam na to uwagę, że to nie są pojedyncze przykłady. Te, które wybrałem i pokazuję dlatego, że akurat nie zawierają aż tak bardzo wulgarnych stwierdzeń. Są dosadne, ale akurat nie zawierają aż tak bardzo wulgarnych stwierdzeń. Także to wcale nie są te najostrzejsze komentarze. To są takie, które uznałem, że nadają się jeszcze do pokazania. Tych komentarzy na Instagramie i Facebooku było naprawdę setki komentarzy bardzo wulgarnych właśnie w tym stylu. Myślę, że dla każdego po prostu zwykłego człowieka jest to od razu dostrzegalne, że jest tutaj drastyczna dysproporcja pomiędzy stwierdzeniem, że zasadniczo hodowla zwierząt na ubój jest czymś moralnie dopuszczalnym, a stwierdzeniem, że ktoś powinien cię zamordować, brutalnie zamordować. Mam nadzieję, że ktoś to zrobi. Myślę, że widzimy, że dysproporcja jest tutaj absolutnie drastyczna. A więc ja nie mówię do zwolenników jedzenia kapusty, że mam nadzieję, że was ktoś zakisi w tej beczce z kapustą. Nie życzę wam, żeby ktoś was brutalnie zamordował. Dlaczego więc wy życzycie mi, żeby ktoś mnie brutalnie zamordował? No właśnie dlatego, że moja racjonalność jest zbudowana na fundamencie antycznej filozofii, później katolickiej moralności, która katolicka moralność ta wynika z, wyrasta w jakiś sposób z tej antycznej filozofii, później zostaje oczywiście przez Boże objawienie uwzniesiona, podniesiona, natomiast po prostu jest to racjonalna moralność. Człowiek, który kieruje się racjonalną moralnością, ma tendencję do tego, żeby rozważać, co jest faktycznie dobre, co jest faktycznie złe. Człowiek, który kieruje się empatyczną lub jakąkolwiek inną uczuciową moralnością, działa dokładnie w ten sposób. Gdy słyszy coś, że coś z czym się nie zgadza, tak, to nawet nie jest kwestia jakiegoś uczynku, zrobienia czegoś, tylko po prostu słyszy coś, z czym się nie zgadza, to nic, że to jest praktykowane przez 98% ludzkości w tej chwili, ale po prostu słyszę, że ktoś mówi w internecie, że właśnie tak jest dobrze, to od razu mu życzę, żeby ktoś go brutalnie zamordował. Tak postępują ci empatyczni obrońcy empatii lub też stado dzikich wegan. To inne określenie, które przyszło mi na myśl, gdy czytałem wtedy te komentarze. Ja mniej więcej od czasów pandemii mocno uodporniłem się na krzyk tłumu i raczej gdy tłum na mnie krzyczy, czuję się wtedy raczej połechtany niż przestraszony. Natomiast widzimy tutaj ważne zjawisko społeczne, które myślę, że należy dostrzec, zastanowić się nad nim po to, żeby znaleźć jakieś rozwiązania tak całościowo jako społeczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że jeśli tak będziemy funkcjonować jako społeczeństwo, jeśli duże części naszego społeczeństwa będą funkcjonowały po którejkolwiek stronie takiej ideologicznej, będą funkcjonowały w ten sposób, że jak słyszą coś, co im się nie podoba, to od razu wulgarnie są skłonne do tego, żeby życzyć śmierci, no to w ten sposób będziemy społeczeństwem, staniemy się prędzej czy później społeczeństwem niewolniczym, zgodnie z zasadą dziel i rządź, to znaczy człowiek
czy instytucje, które są w stanie społeczeństwa skłócić do tego stopnia, że po prostu wzajemnie rzucają się sobie do gardeł, no to jest najprostszy sposób zrobienia czegoś takiego. To jest najprostszy sposób do zarządzania tłumem, gdy można łatwo wskazać na jakiegoś nieprzyjaciela, który gdzieś tam emocjonalnie jest nienawidzony. I jestem praktycznie pewien, że to, co się teraz w tej chwili dzieje, powiedzmy podburzanie społeczeństw, podżeganie ludzi do takiej walki emocjonalnej, walki nienawiści między sobą, że to jest po prostu to znaczy jest to postępowanie zgodne z zasadą dziel i rządź, że w ten sposób, czy to politycy, czy różnego rodzaju międzynarodowe instytucje starają się odwrócić uwagę ludzi od tego, co jest naprawdę istotne, od zajmowania się tymi naprawdę ważnymi sprawami, wielkimi interesami, wielką polityką, a skupieniem się na no właśnie tak, obrzucaniu się wzajemnym błotem, wzajemną nienawiścią, no emocjonalnej nienawiści po prostu. Dlatego jest tak ważnym, żebyśmy potrafili rozładowywać te napięcia, żebyśmy potrafili wskazywać na to zagrożenie i uczyć ludzi, żeby racjonalnie podchodzili do rzeczywistości, żeby się zastanawiali, jaka jest rzeczywistość, która przed nimi jest i co należy z nią zrobić. To może, to jest oczywiste, tak. Natomiast człowiek, który został emocjonalnie nakręcony, żeby czegoś nienawidził, tak, i emocjonalnie uważa, że coś jest tak wielkim zagrożeniem, że wszystko inne nie ma znaczenia, to jest człowiek, który jest niewolnikiem, tak, którego ten, kto wie, że tak jest, bardzo łatwo może nim sterować, wykorzystać do swoich celów. I no po prostu uczynić z niego takiego niewolnika. To jest przykład tych wariatów, którzy oblewają dzieła sztuki pomarańczową farbą, bo trzeba teraz już w tej chwili zatrzymać wszelkie użycie olejów napędowych. To jest dokładnie to, taka emocjonalna nienawiść wobec czegoś, przerażenie wobec czegoś, to musi zostać zrobione teraz. To nie ma nic wspólnego z racjonalnością, rozważaniem tego, co faktycznie jest w danej sytuacji dobre, potrzebne, tylko po prostu emocjonalnie walczymy z jakimś wielkim wrogiem. To jest dokładnie to samo, co ilustruje ta sytuacja z tym ostatnim materiałem, gdzie właśnie ludzie po prostu widzą, o, jakiś katofaszysta mówi, że to jest dobrym dla zwierząt, żeby były hodowane na ubój, że to jest dobre dla człowieka i dla zwierzęcia, że dla całości stworzenia to jest dobre, no to jest właśnie ten wróg ludzkości numer jeden, to jest właśnie to, co po prostu trzeba zniszczyć w tej chwili, to po prostu nie ma żadnej litości. To jest dokładnie ten sam przykład takiej moralności emocjonalnej stworzenia z ludzi takiej bandy, właśnie tego powiedziałem, że to jest takie stado rozszalałych wegan, takie stada rozszalałych kogokolwiek, tak ludzie bardzo chętnie tworzą, bo takich ludzi łatwo jest kontrolować, natomiast to nie jest godne człowieka, żeby w ten sposób żyć. Dlatego z wielką radością przyjąłem pewne jaskółki racjonalności, które po drugiej stronie się pojawiły i chciałbym te jaskółki racjonalności też wykorzystać i tu jako przechodzimy do drugiej części tego materiału. Mianowicie opowiem najpierw, jak to się dokładnie potoczyło, bo do tej jaskółki trzeba osadzić w tym konkretnym momencie, a więc na Instagram szkolny został zalany tymi komentarzami. Ja wtedy włączyłem na Instagramie opcję ograniczenia komentarzy, że mogą komentować tylko ci, którzy już obserwują kanał. To nie jest jakaś absolutna blokada, no ale oczywiście empatyczni obrońcy empatii jako takim owczym pędem, tak rzucający się na te materiały, no to już nie było to takie proste, żeby wtedy te komentarze pisać. Więc rozwścieczyło ich to bez wątpienia. Ja wtedy wrzuciłem rolkę ze screenem z jednego takiego komentarza. Tam to konkretnie było udostępnienie relacji, gdzie jakiś użytkownik, właśnie jakiś empatyczny obrońca empatii pisze, że należy mnie ukrzyżować za to, że twierdzę, że możemy jeść zwierzęta. Wiadomo, no taki fanatyczny pogrom to jest stosowny, żeby wykonać karę śmierci w sposób niepraktykowany w tej chwili w żadnym cywilizowanym świecie, ale oczywiście empatyczni obrońcy empatii doskonale wiedzą, jakie kary są stosowne w cywilizowanym świecie. Udostępniłem to i napisałem, że ze względu na natłok bardzo agresywnych, wulgarnych komentarzy ograniczyłem tę możliwość komentowania.
zrobiłem, udostępniam materiały, udostępniam te obrazy ilustrujące ten poziom tych komentarzy na naszym kanale YouTube, w zakładce Społeczność. Tam zapraszam do dyskusji. I co bardzo ciekawe, ten post, on został udostępniony, znaczy ta rolka została udostępniona na Instagramie i Facebooku. To było jakoś w środę wieczorem, to zrobiłem, i w czwartek rano zobaczyłem, że przez noc ten właśnie post, ta rolka, nie ta, która mówiła o tym, że krowy trzeba jeść, tylko ta, w której mówiłem o tym, napisałem po prostu, co się wydarzyło, dlaczego zablokowałem ten dostęp do komentarzy i odesłałem do miejsca, gdzie można na ten temat porozmawiać, gdzie można też te komentarze zobaczyć, wybór tych komentarzy zobaczyć, czyli do zakładki Społeczność na naszym YouTubie, gdzie wciąż można to zobaczyć. I ten post został usunięty przez Instagram ze względu na zgłoszenia, uwaga, że ten materiał zawiera treści promujące przemoc seksualną wobec dzieci. Czy dało tam się znaleźć cokolwiek, co mogłoby w jakikolwiek sposób to przypominać? Oczywiście nie. A więc została tutaj zastosowana, najwyraźniej wypracowana już metoda. Ciekaw jestem, czy taka spontaniczna, czy wyuczona przez jakieś think tanki lewicowe do szkolenia właśnie takich działaczy internetowych. Co zrobić, żeby jak najszybciej usunąć jakiś post? Najwyraźniej taką technologię zastosowano. Wiele osób zaczęło zgłaszać go właśnie w ten sposób, wiedząc, że algorytmy Instagrama, gdy zgłosi ileś tam osób ten post właśnie w ten sposób, to wtedy Instagram nam z automatu go usunie. A co ciekawe, gdy ja zgłosiłem, że taką apelację, tak można zrobić od razu w aplikacji, że tam nic takiego nie ma, Instagram po godzinie przywrócił tą rolkę, a więc faktycznie ktoś uznał bardzo szybko, że faktycznie te zgłoszenia były nieprawdziwe. Jednocześnie zgłosiłem część tych komentarzy jako nękanie i prześladowanie, bo faktycznie nosiły zdecydowanie takie znamiona, i też spora część tych komentarzy dostałem później potwierdzenie od Instagrama, że faktycznie te komentarze naruszają zasady społeczności i że Instagram usunął. A więc nawet tutaj ta aplikacja, która przecież, czy portal, który nie jest przecież jakoś szczególnie znany z tego, że chroni różnego rodzaju konserwatystów, tak, raczej media społecznościowe z bardzo, bardzo pojedynczymi wyjątkami promują bardzo wyraźnie swego, powiedzmy, pewnego rodzaju ideologię, raczej właśnie te postępowo lewicowe, więc tutaj ta wegańska zdecydowanie będzie bardziej po stronie Instagrama, ale nawet w tej, nawet pomimo tej, powiedzmy, takiej naturalnej dysproporcji w miłości Instagrama do tych dwóch stanowisk, ewidentnie pracownicy, bo myślę, że to już było weryfikowane, apelacje myślę, że są weryfikowane już przez żywe osoby, tak mi się wydaje, a nie przez algorytm, to ewidentnie ci pracownicy jednak uznali nie tylko jednokrotnie, ale wielokrotnie później przy tych zgłoszeniach komentarzy, że faktycznie mamy tutaj do czynienia z czym? Z nękaniem i prześladowaniem. Mamy tutaj do czynienia z fałszywym zgłaszaniem jakiejś treści jako nieodpowiednich. Od tego czasu też na samym Instagramie jakby ruch zdecydowanie spadł. Jestem ciekaw, czy być może Instagrama ma też jakieś metody, żeby w takiej sytuacji w jakiś sposób, powiedzmy, tak rozdzielić te kłócące się strony i w jakiś sposób nie proponuje tych treści dalej. Nie wiem, jak to działa. No i w tym momencie pojawiła się też ta jaskółka zdrowego rozsądku po drugiej stronie. Mianowicie to też było na Instagramie. Kanał Everyday Hero. Kanał, z którym swoją drogą kiedyś już gdzieś w jakimś materiale polemizowałem, nie pamiętam a propos czego to było. Kanał zasadniczo właśnie ateistyczno-wegański. Jeśli dobrze, nie znam go jakoś bardzo dobrze, ale tak go kojarzę z tych nielicznych materiałów, które kiedyś oglądałem, wtedy właśnie, gdy dawno temu coś komentowałem. Tam wrzucił prowadzący tego kanału fragment tego shorta, gdzie mówię właśnie o tym, że krowa jest najszczęśliwsza wtedy, gdy jest stekiem na talerzu. No i prowadzący
prowadzący mówi, że jeszcze nie widział tak dziwnego tłumaczenia mięsożerstwa i później komentuje to krótko. Natomiast zwracam przede wszystkim na to uwagę, że prosi od razu w przypiętym komentarzu o kulturę swojej w komentarzach, w swoich wypowiedziach. Ja odpowiedziałem na to, że bardzo dziękuję za tą prośbę i zachęcam do zapoznania się z całością materiału, w którym właśnie mówiłem o tym, co zostało zilustrowane przez te gwałtowne komentarze. To znaczy o tym, że gdy człowiek zbuduje moralność swoją na jakichś emocjonalnych przesłankach, no to wtedy naturalnie jest skłonny do tego, żeby życzyć ludziom najgorszych, najbardziej brutalnych morderstw, jeśli tylko ktoś stwierdzi, że w sumie mięso można jeść. No ale czy jakikolwiek inny pogląd, który akurat emocjonalnie według tego człowieka jest taki szalenie niebezpieczny, groźny i szkodliwy. W każdym razie tutaj chodzi o to, że kanał Everyday Hero wykazał się pewnym spokojem i racjonalnym podejściem do tego materiału. Oczywiście to zdanie, że krowa jest najszczęśliwsza wtedy, gdy jest takiem na talerzu, jest zdaniem prowokacyjnym, tak? Ono ewidentnie jest swego rodzaju taką hiperbolą, która ma na celu coś zilustrować, pokazać, ale też właśnie sprowokować do takiego zdziwienia. Co? Jak? Ale jak to? Przecież ona nie może być, i to też zauważa prowadzący, że przecież krowa nie może być szczęśliwa, kiedy już nie żyje. No oczywiście, tak? Oczywiście myślę, że to nikt tutaj nie pomyślał sobie, że tak, faktycznie krowa, właśnie wtedy ten stek, wydzielają się jakieś hormony szczęścia, gdy czuje, że jest tym stekiem, który za chwilę zostanie zjedzony. Znaczy wydzielają się u człowieka, który będzie jadł, ale nie u tej krowy, która jest jedzona. Myślę, że to jest zupełnie oczywiste i też tam nawet w tym krótkim szorcie to zostaje wyjaśnione, że dzięki temu, że ta materia tej krowy zostanie przepracowana w człowieka, wchodzi ta krowa na zupełnie nowy, wyższy poziom, z czym oczywiście weganie się nie zgadzają, bo oni nie uznają wyższości człowieka nad zwierzęciem, to znaczy jakaś tam ich część nie uznaje wyższości człowieka nad zwierzęciem, a więc wtedy nie widzą tego wejścia na wyższy poziom, więc jest to zupełnie bez sensu. Prowadzący kanał Everyday Hero, przepraszam, nie pamiętam, jak on się nazywa, jakby krytykuje to tak z trochę takiej innej, dziwnej strony trochę. Mianowicie mówi, że kojarzy mu się to z jakimiś takimi pogańskimi ofiarami, gdzie to przez to, że jakby przez te procesy trawienne, tak, ta ofiara stawała się niejako święta. A więc nie ten tok myślenia należy tutaj przyjąć, znaczy nie o tym tutaj mówiłem, to już jeśli chcielibyśmy nawiązywać do jakiegoś kultu, w którym zwierzęta są zabijane, to oczywiście kult Starego Testamentu byłby to kultem najbliższym i tam czynność ofiarna nie polegała na strawieniu tego mięsa. Tam to mięso, które było z kultu, a później było zjadane, to mięso to było raczej to, co zostawało. To był raczej taki rodzaj wynagrodzenia dla kapłanów, niż sama czynność ofiarna. Czynnością ofiarną było spalenie tego mięsa, więc właśnie nie zjedzenie go było tą czynnością ofiarną. To zniszczenie tego zwierzęcia było czynnością ofiarną, a nie samo strawienie. Nie wiem, czy były takie religie pogańskie, które postrzegały strawienie jako zasadniczą czynność ofiarną. Nie wiem, być może były, natomiast tutaj zupełnie to nie jest ten tok myślenia. Tutaj chodzi raczej po prostu o przepracowanie tej materii i w ten sposób ta krowa właśnie, oczywiście, że tylko materialnie, tak, i już krowy jako takiej nie ma, jest tylko to jej mięso, które zostaje przepracowane, przetworzone później w nasz organizm, w zarówno materię, jak i energię naszego ciała i w ten sposób może służyć do osiągnięcia celu całego stworzenia na nowym, wyższym poziomie. Pan prowadzący zwraca na to uwagę, że przecież katechizm Kościoła katolickiego mówi, że wszystkie stworzenia, że właśnie zwierzęta już przez sam fakt tego, że są stworzeniami Bożymi, już wychwalają Pana Boga. No to jest oczywiście prawda w tym sensie, że całe materialne stworzenie wychwala Pana Boga na swój własny sposób, a więc materia nieożywiona przez posłuszeństwo wobec praw fizyki
materia ożywiona poprzez swoje życie właśnie wegetatywne czy zmysłowe w przypadku zwierząt jak najbardziej. Jest to już pewna forma takiej pieśni pochwalnej na cześć Stwórcy. Natomiast człowiek jest tą koroną stworzenia, jest jedyną częścią tego materialnego stworzenia, która rozumie ogólne pojęcia, która rozumie, czym jest nieskończoność, wieczność. Tutaj po dłuższe wyjaśnienie odsyłam znowu do materiału, dlaczego empatia jest gorsza od faszyzmu. Tam to tłumaczyłem. Są też materiały w ogóle poświęcone temu zagadnieniu, na przykład Człowiek najdziwniejszy ze stworzeń, chyba tak to się nazywało, gdzie wskazywałem właśnie na te istotne, dostrzegalne prostym, naturalnym rozumem różnice pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, gdzie widać, że nie kierujemy się tylko instynktami. Zwierzęta kierują się instynktami, dlatego mają uczucia właśnie i dlatego też odbieramy je jako sympatyczne. Bardzo często te, które faktycznie w jakiś sposób tymi uczuciami mają skłonność do posiadania uczuć pozytywnych wobec człowieka, czyli przede wszystkim te zwierzęta stadne, chociaż nie tylko, ale tutaj chodzi tylko o to, że jest różnica, ewidentna różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem właśnie na poziomie rozumienia tych ogólnych pojęć. Jesteśmy w stanie zrozumieć pojęcie miłości, sprawiedliwości, wieczności, nieskończoności. Później jesteśmy w stanie operować tymi pojęciami, dzięki czemu jesteśmy w stanie robić eksperymenty, formułować ogólne prawa, dzięki czemu jesteśmy w stanie tworzyć naukę, dzięki czemu latamy w kosmos, a nie tylko sobie żujemy trawkę jak krowa lub biegamy za kiełbasą jak piesek. Różnica zasadniczo jest widoczna gołym okiem, jak się spojrzy na człowieka z jego miastami, techniką, która jest twórcza, rozwija się w sposób zupełnie nieprzewidywalny czasem, w sensie tak z punktu widzenia historii, a zwierzętami, które czasami mają faktycznie bardzo precyzyjne i czasami bardzo skomplikowane instynkty, na przykład pająki, które tworzą niezwykle skomplikowane pajęczyny, ale nie ma w nich elementu twórczego, to znaczy te schematy nie są weryfikowane przez jednostkę, nie są tworzone w żaden sposób nowe właśnie dlatego, że są w jakiś sposób zaprogramowane, zapisane w kodzie genetycznym tych zwierząt, a nie ma w nich tej otwartości na tworzenie nowych rzeczy, bo nie rozumiejąc ogólnych pojęć, nie są w stanie tworzyć definicji, nie są w stanie weryfikować, czyli też tez, tak? Nie są w stanie weryfikować ich, bo nie są w stanie ich wcześniej stworzyć, a więc nie są w stanie stworzyć żadnego rodzaju nauki, która byłaby w stanie stworzyć coś nowego. To wszystko wynika właśnie z tego, że nie posiadają tej duchowej władzy rozumu, czyli tego rozumu, który właśnie ogólne pojęcia rozumie. No i ta rozumna część stworzenia materialnego ma za obowiązek poznać swojego stwórcę. Dzięki rozumowi jest w stanie, zadając pytanie, skąd rzeczy się wzięły, jest w stanie dotrzeć do tej pierwszej przyczyny, jest w stanie dostrzec jej wielkość i jest w stanie ją adorować. I to jest ostateczny cel całego materialnego stworzenia. Jest to najwyższy stopień tej adoracji, dużo wyższy niż ta nieświadoma adoracja wynikająca z posłuszeństwa materii wobec praw fizyki, czy posłuszeństwa zwierząt swoim instynktom, dużo wyższa, bo dobrowolna, bo nie tylko na wyższym poziomie, ale na takim zupełnie innym poziomie dzięki tej dobrowolności. Dlatego faktycznie możemy mówić tutaj o tym, że jest to swego rodzaju awans tej istoty ożywionej, ale jednak nierozumnej, gdy stanie się częścią człowieka. Oczywiście to stwierdzenie, to stwierdzenie, że krowa jest najszczęśliwsza, gdy jest stekiem na naszym talerzu, jest z pewnym przymrużeniem oka. I oczywiście podążając za swoimi instynktami, które są przez Pana Boga dane, krowa będzie starała się swoje życie przedłużyć, będzie chciała przedłużyć swój gatunek, a więc będzie się też broniła w jakiś sposób, krowa akurat mało, ale jednak w jakiś tam sposób przed swoją śmiercią i to też będzie dla niej naturalne. Natomiast my posiadając rozum możemy zweryfikować, że faktycznie hodowla jest rzeczą dobrą. Znowu odważę się tutaj na prowokacyjną tezę, no nawet chyba bez przymrużenia oka. Otóż taki hodowca, jako hodowca oczywiście mam na myśli takiego normalnego hodowcę, w sensie nie, że to jest jakiś patus, który trzyma te zwierzęta w jakichś zupełnie nienormalnych warunkach, gdzie te zwierzęta są poddane jakiejś zupełnie nieproporcjonalnej ilości cierpienia, bo proporcjonalna jest taka, która jest
wynika koniecznie po prostu z normalnych warunków funkcjonowania i później ich uboju. Oczywiście, że zdarzają się jakieś przypadki patologiczne hodowców, którzy tak bardzo starają się maksymalizować zyski, że w jakiś sposób hodują te zwierzęta w warunkach zupełnie nieadekwatnych. Oczywiście jeszcze takie rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast myślę, że mam ogląd sytuacji jednak dosyć dobry, dlatego że wychowałem się na wsi i widziałem, w jakich warunkach ludzie zwierzęta hodują. I to też czasami gdzieś tam przebijało się w tych komentarzach, gdzie ktoś próbował coś odpowiadać, taka pogarda wobec tych hodowców, że to właśnie pewnie ci hodowcy i ci ludzie na wsi, to oni postrzegają zwierzęta jako takie rzeczy użytkowe, tak? To oni są źli, bo oni postrzegają te zwierzęta jako jakieś coś takiego użytkowego, a my tutaj jesteśmy empatyczni obrońcy empatii. A my jesteśmy prawdziwie ludzcy. Nie wiem, czy to jest w ich przypadku komplement. Natomiast my jesteśmy prawdziwie zwierzęcy. Być może to jest komplement. Bo my tutaj naprawdę dbamy o te zwierzątka. Moja teza jest taka, że właśnie wy krzywdzicie te zwierzątka najbardziej. To znaczy macie tendencję do tego, żeby krzywdzić te zwierzątka najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że co jest dobre dla zwierzątka? Już nawet abstrahując od tego, że dobrym jest, jeśli gdy człowiek je zje, to możemy potraktować z pewnym przymrużeniem oka. Jest tu do tego podstawa, którą przed chwilą podałem, natomiast rozumiem, że dla człowieka, który nie dostrzega tej różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, to będzie zupełnie niezrozumiałe. Natomiast nawet dla takiego człowieka, który nie dostrzega tej istotnej różnicy pomiędzy człowiekiem, który lata w kosmos, a pieskiem, który lata za kiełbasą, nawet w takiej sytuacji można wykazać, że hodowca dużo lepszym jest człowiekiem dla zwierzęcia niż taka właśnie rozemocjonowana psia mama, która troszczy się o swojego ukochanego pieska, mieszkając gdzieś tam w wielkim mieście i pijąc swoje sojowe latte. Dlaczego? Co chcą robić zwierzęta? Zwierzęta chcą podążać za swoim instynktem, czyli chcą przeżyć i przekazać życie dalej. Chcą przekazać swoje geny dalej. To jest ogólna zasada całego życia na Ziemi, całego życia materialnego, że to jednym z podstawowych instynktów jest ten instynkt przetrwania. Znowu tutaj zwracam uwagę na znanego faszystę Darwina. Dlaczego nazywam go faszystą? Mówiłem o tym, nie pamiętam, w którymś z niedawnych materiałów, że niedługo będzie on bez wątpienia uważany za faszystę, bo właśnie wskazywał na to, że zasadniczym celem istot żywych jest to, żeby przekazać swoje geny dalej, co w kontekście współczesnych ideologii okołopłciowych jest niezwykle faszystowskie, a więc ten znany katofaszysta Darwin twierdzi, że głównym celem tego życia jest, żeby przekazało swoje życie dalej, swoje geny dalej. A więc jest to jeden z tych najsilniejszych instynktów. No i taki hodowca to jest człowiek, który dba o to, jeśli to jest normalny, dobry, zdrowy człowiek, zdrowy hodowca, to dba o to, żeby jego zwierzętom było dobrze, bo jemu się to nawet opłaca, żeby jego zwierzętom było dobrze. Tak, taki baca, on chce, żeby te owce były zdrowe, żeby te owce były wypasione, w sensie takim nie właśnie, że jakieś nadmiernie tłuste, tylko w sensie takim, że żeby miały wszystkiego pod dostatkiem, żeby były zdrowe, szczęśliwe, żeby sobie po łące hasały, żeby miały również potomstwo, bo jemu się to opłaca, żeby one to potomstwo miały. Oczywiście, że prędzej czy później taki hodowca te owce przeznaczy na rzeź. Dzisiaj to, przepraszam, to też są jakieś tam mity wśród takich empatycznych obrońców empatii, że to ci którzy dopuszczają się tych ubojów, to są w ogóle jacyś sadyści. Nie wiem, może jakiś sadysta kiedyś się zdarzył, pewnie jakiś kiedyś się zdarzył, natomiast dzisiaj człowiek nawet sam nie może zabić swojego zwierzęcia hodowlanego, tylko są do tego specjalne osoby, instytucje, które to certyfikują. Tam musi być lekarz, który potwierdza zgon tego zwierzęcia. To są konkretne procedury, jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane, które regulują to bardzo, bardzo restrykcyjnie, czy za bardzo restrykcyjnie, to jest temat zupełnie inny. Natomiast to nie jest tak, że ten hodowca a później sobie zabija te zwierzątka sam. Dzisiaj już tak nie jest. Natomiast gdy
On sam zabijał te zwierzątka, to też normalny, zdrowy człowiek po prostu sadystą nie jest i robił to w sposób tak naturalnie, sposób, który po prostu był najszybszy, którym to cierpienie było najmniejsze. Jak powiedziałem, widziałem takie rzeczy w ten czy w inny sposób, doświadczałem ich wielokrotnie, a więc i z własnego doświadczenia, i z takiego doświadczenia różnych moich znajomych to doskonale znam i nie widzę powodów, żeby przyjmować, że ludzie mają naturalną tendencję do tego, żeby jakoś te zwierzęta dręczyć. No więc tak, taki hodowca przeznaczy swoje zwierzę na ubój, natomiast wcześniej to zwierzę żyło zgodnie ze swoją naturą, a więc naturalnie było szczęśliwe. Owieczka sobie latała po łące, jadła dużo trawki, hodowca pilnował, żeby jej się nic nie stało, żeby tam żadne wilki ją nie pożarły. Jak była chora, to ją leczył, dbał o to, żeby mogła mieć potomstwo, żeby była zdrowa, żeby potomstwo się rozwijało również. Oczywiście tak, no później odda taką owieczkę do ubojni i ona zostanie zabita. Prędzej czy później i tak każde zwierzę umrze. A więc czy to jest ten rok wcześniej, czy to jest te 2 lata później, z punktu widzenia samej owieczki, wydaje się to być mniej istotne, jeśli założymy, że właśnie wcześniej żyła jako szczęśliwa owieczka. Natomiast te wasze tłuste, wykastrowane pieski są moim zdaniem dużo mniej szczęśliwe, więc te psie mamy, które tak troszczą się o te swoje zwierzątka i te swoje pieski i swoje kotki, moim zdaniem wykrzywdzicie te zwierzęta najbardziej. Przecież zupełnie naturalnym, powszechnie stosowanym procederem jest sterylizacja w przypadku tych waszych hodowanych zwierzątek. No i bardzo często te zwierzątka jednocześnie nie mogą realizować tych swoich naturalnych instynktów, to znaczy są zamknięte gdzieś tam w małych domkach, to jest w małych mieszkankach. To jest naturalne środowisko bytowania takich zwierząt domowych, a żaden piesek ani kotek nie jest stworzony do tego, żeby żyć sobie w jakimś takim małym mieszkanku i wychodzić później 2 razy dziennie na smyczy. Ich instynkty są inne. Ich instynkty są stworzone, te zwierzęta, przecież to widać, są stworzone w ten sposób, że one chcą biegać, polować, chcą żyć, tak? No i oczywiście kwestia sterylizacji również jest tutaj kluczowa, to znaczy od razu pozbawia się te zwierzątka tego podstawowego celu z punktu widzenia tego katofaszysty Darwina, czyli ten najsilniejszy instynkt przekazania swoich genów od razu zostaje wysterylizowany, od razu te zwierzątka zostają tego pozbawione, a więc te zwierzątka i no oczywiście psie mamy będą dbały o to, żeby tam weterynarz zadbał, żeby to zwierzątko było zdrowe, żeby ono żyło długo, natomiast to życie nie jest zgodne z ich instynktami, dlatego śmiem twierdzić, że ta owieczka Bacy, o którą on faktycznie dba, pomimo tego, że ostatecznie trafi na talerz Bacy, albo nawet nie biorąc pod uwagę tego, że trafi na talerz Bacy, w sensie nie, bo ja bym powiedział, że to jest ostatecznie i tak korzystne, ale nawet jeśli tego nie weźmiemy pod uwagę, albo nawet jeśli weźmiemy pod uwagę z punktu widzenia psich mam, że to jest jednak straszne, że ta owieczka zostaje zabita, to moim zdaniem nawet patrząc na proste zwierzęce instynkty, nawet biorąc pod uwagę ten ubój, nawet przyjmując, że byłoby to coś negatywnego, to i tak uważam, że te owieczki będą dużo szczęśliwsze niż wasze wysterylizowane i utuczone pieski, które żyją w waszych małych mieszkankach i które wy tak pieścicie i głaskacie, tak naprawdę krzywdzicie te zwierzątka, bo nie mogą swoich instynktów realizować. Zorientowałem się właśnie, że zacząłem od tego, że to będzie krótki materiał, ale jak się okazało, rozgadałem się niemiłosiernie, przepraszam, i materiał stał się długim materiałem. Planowałem go w ogóle jakoś w ciągu tygodnia wrzucić jako krótki materiał Akwinata w pigułce, ale skoro wyszedł taki długi, to pewnie ukaże się dopiero w sobotę jako nasz główny materiał w tym tygodniu. Zasadniczo chciałem nagrać materiał o klamrze, wielkiej klamrze zamykającej i otwierającej Boże Objawienie, Księga Rodzaju i Księga Apokalipsy. Myślę, że temat jest niezwykle ciekawy. Na ten temat powiedziałem kazanie w Radości,
I to kazanie prędzej czy później ukaże się na naszym kanale FSSPX Polska. Jak się ukaże, to też zwrócę na nie uwagę, bo nie chciałbym, żeby ten temat umknął, natomiast w tej chwili już umknie, to jeśli chodzi o materiały na kanale, ale zwracam na to uwagę, rzecz jest moim zdaniem bardzo ciekawa i będzie pewnie post, gdy ten na naszym kanale, gdy ukaże się to kazanie już na kanale FSSPX Polska. Zapraszam zresztą, jeśli ktoś jeszcze tego kanału nie subskrybuje, to jak najbardziej subskrybujcie podobnie kanał naszego wydawnictwa Tedeum, czy kanał Rycerstwa Niepokalanej. Zresztą znajdziecie te kanały jako polecane kanały na naszym kanale. I teraz słowem zakończenia. Ta jaskółka racjonalności, czyli komentarz na kanale Everyday Hero, chciałbym to wykorzystać, bo moim zdaniem jest naprawdę kluczową sprawą, żebyśmy nie dali się zniewolić właśnie zgodnie z zasadą dziel i rządź. Ci ludzie, którzy teraz już piszą bluzgi, bo ktoś prezentuje poglądy, które się nie zgadzają z jego poglądami i życzy, żeby ten człowiek został brutalnie zamordowany. Tych ludzi raczej nie sądzę, żeby cokolwiek zdołało ich z powrotem zracjonalizować. Trudno mi sobie to wyobrazić, żeby ci ludzie faktycznie potrafili te emocje w jakiś sposób ostudzić i wrócić do normalnego, racjonalnego myślenia, ale przecież nie wszyscy są jeszcze na takim poziomie i mam nadzieję, że jeszcze da się część społeczeństwa ocalić, bo jak będziemy się tak, będziemy pozwalać na to, że jesteśmy my jako naród, tak, jako Polacy, że jesteśmy tworzy się z nas takie plemiona wzajemnie się nienawidzące, emocjonalnie atakujące od razu człowieka, który ma poglądy inne. Jeśli się pozwolimy się doprowadzić do tego stanu, to w ten czy w inny sposób zostaniemy niewolnikami. Dlatego tak ważnym jest, żeby potrafić się nie zgadzać, potrafić powiedzieć nie, no te głupie argumenty są, o czym ty w ogóle człowieku mówisz, ale jednocześnie rozmawiać, nie, przecież to jest tak i tak, no. I bez życzenia drugiemu tego, żeby został rozłożony na rzeźni jak krowa albo zakiszony w beczce kapusty. Jedna opcja jest dla mięsożerców, druga dla wegan. Bez wzajemnego życzenia sobie tych różnego rodzaju przyjemności można po prostu ze sobą rozmawiać. Dlatego też bardzo, bardzo serdecznie zapraszam pana prowadzącego kanał Everyday Hero. Zaraz sprawdzę, jak się nazywa. Szybki research wykazał, że pan prowadzący nazywa się Orestes Kowalski. Ciekawa sprawa, nietypowe imię jak na język polski. Jestem ciekaw, czy to jest imię nadane przez rodziców, czy zmienione. Natomiast to tylko mała uwaga na bieżąco. A więc bardzo serdecznie zapraszam pana Orestesa Kowalskiego z kanału Everyday Hero do tego, żeby odniósł się na przykład do tego materiału, albo w ogóle, żebyśmy porozmawiali kiedyś na ten temat na żywo. Choć wydaje mi się, że do rozmowy na żywo również korzystne by było, żeby najpierw stworzyć pewną bazę, to znaczy jeśli ten mój materiał zostałby skomentowany na kanale Everyday Hero, to myślę, że wtedy mielibyśmy dobrą bazę do rozmowy, bo wtedy pan Orestes znałby moje poglądy, a ja znałbym jego odpowiedzi na moje poglądy i wtedy moglibyśmy wybrać jakiś temat, który uważamy, że warto faktycznie przedyskutować, między innymi po to, żeby pokazać, że ludzie, którzy się ze sobą nie zgadzają, mogą ze sobą kulturalnie rozmawiać, a nie od razu mordować siebie na rzeźni czy kisić w beczce z kapustą. Myślę, że to jest bardzo wartościowe, zgodne zarówno z duchem Ewangelii, jak i ze zdrowym rozsądkiem i wszystko to w służbie tego, żeby dobrze nam się żyło i tutaj na ziemi i w wieczności, bo jeśli doprowadzamy ludzi do używania rozumu, to robimy to, co najlepsze dla nich. Umożliwiamy, otwieramy ich na Ewangelię, bo żeby usłyszeć Ewangelię, żeby usłyszeć Boże objawienie, trzeba najpierw używać rozumu. Człowiek, który
jest takim rozgorzałym, rozżarzonym, rozgrzanym emocjonalnie wojownikiem w jakiejkolwiek sprawie, nie jest w stanie praktykować cnoty, bo do praktykowania cnoty potrzeba używania rozumu, bo do tego potrzeba zawsze pewnej roztropności, pewnej miary. Nie da się tego robić w takich warunkach, a więc tego rodzaju akcja. I tutaj wkleję też to intro już starsze z naszej akcji Wyjdź z bańki, bo to jest w zasadzie taki materiał typowy właśnie w tym temacie. Moim zdaniem jest to potrzebny ruch już od dawna. Nic nie publikowałem w ramach tych materiałów Wyjdź z bańki. Od dawna z żadnym ateistą nie rozmawiałem. Myślę, że nie wiem, z rok czasu przynajmniej minął, dlatego z chęcią do tego wracam. I oby ten wybuch nienawiści empatycznych obrońców empatii, życzeń, śmierci przyczynił się, skierowanych pod moim adresem, przyczynił się do tego, żebyśmy mogli trochę właśnie wyjść z bańki po to, żeby myśleć racjonalnie, po to, żeby dzięki temu tworzyć i lepszą doczesność, i lepszą wieczność, to znaczy otwierać ludzi na Boże objawienie, bo do tego potrzeba racjonalności, a jak nas ktoś tak rozgrzewa, że ciągle jesteśmy emocjonalnie nagrzani, nienawidzimy siebie nawzajem, bo mamy inne poglądy, w takim stanie człowiek nie jest w stanie Bożego objawienia naprawdę przyjąć i za nim podążyć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.